Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, pan marszałek Mieczysław Struk, jest z nami dyrektor ECS-u Bazyl Kerski, jest z nami także pan Henryk Knapiński, przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Grudnia 70 roku. I na początek poproszę panią prezydent. Szanowni państwo, za 2 tygodnie niecałe będziemy mieli do czynienia z 50. rocznicą masakry grudniowej. Wydarzeń tragicznych, które rozegrały się tutaj w Gdańsku, ale także w innych miejscach na Wybrzeżu, w Gdyni, w Elblągu czy Szczecinie. Dla nas grudzień 70, okrągła 50. rocznica to bardzo ważne wydarzenie, nie tylko po to, żeby przypomnieć ofiary grudnia 70, ale także nie bez powodu zaprosiliśmy państwa właśnie tutaj na Plac Solidarności u stóp pomnika poległych stoczniowców 1970, bo grudzień 70 bardzo mocno łączy się z tym, co stało się 10 lat później. 10 lat później, kiedy nieopodal stąd, w sali BHP, władza komunistyczna siadła do stołu ze strajkującymi. Ze strajkującymi z bardzo różnych miejsc i zakładów do rozmów. To jednym z pierwszych żądań była chęć upamiętnienia właśnie ofiar grudnia 70. I ten pomnik jest cudem. Jest cudem techniki, cudem, który wydarzył się właściwie w 3 miesiące po zakończeniu strajku i podpisaniu porozumień sierpniowych. Dlatego 16 grudnia, czyli w 40. rocznicę odsłonięcia tego pomnika, w 40. rocznicę wydarzenia, które zgromadziło wiele, wiele tysięcy, nie tylko gdańszczanek i gdańszczan, ale było wielkim wydarzeniem upamiętniającym ofiarę, było pierwszym wydarzeniem w bloku komunistycznym, pierwszym wydarzeniem, pierwszym pomnikiem, który upamiętnił ofiarę niewinnych ludzi, którzy po prostu zginęli z rąk komunistów. To, co bardzo ważne, to także w przestrzeni Gdańska chcemy upamiętnić ofiary, które właśnie na ulicach Gdańska zginęły od kul żołnierzy, od kul wojskowych. W różnych miejscach w naszym mieście, w 6 miejscach właśnie w ciągu dnia 16 grudnia już od godziny 10 rano w sposób bezpieczny z przedstawicielami rodzin, bliskich, ofiar właśnie grudnia. Będziemy chcieli odsłonić tablice, które będą wmontowane w chodniku, po to, żeby świadczyły o naszej pamięci, o ofiarach grudnia 70. To nie jest łatwa rocznica. Rocznica, która nam wszystkim pokazuje, do czego może władza totalitarna doprowadzić. Doprowadzić może do przelewu krwi. Ale to, co chyba najważniejsze przesłanie z tej rocznicy, to to, że ta pamięć o grudniu 70 nie zginęła i właśnie 10 lat później, konsekwentnie, dzięki ofiarności całego narodu, bo przecież na ten pomnik składali się wszyscy, dzięki wielkiej pracy inżynierów, budowniczych pomnika, mógł on 10 lat później powstać. A dzisiaj jest miejscem, które jest świadkiem wielu różnych wydarzeń. To przecież tutaj, na Placu Solidarności, z jednej strony świętowaliśmy kolejne okrągłe rocznice podpisania porozumień sierpniowych. To tutaj podpisaliśmy, niemal 30 głów państw i szefów rządów podpisało akt erekcyjny o powołaniu Europejskiego Centrum Solidarności, które stoi za naszymi plecami. Ale dzisiaj to także miejsce, w którym wielokrotnie upominamy się o wolność, prawdę, demokrację. Tak jak chociażby dzisiaj napis po białorusku mówiący Solidarność. To miejsce, które zawsze będzie apelowało do naszych sumień i niech takim pozostanie. Bardzo dziękuję pani prezydent, pan marszałek Struk, który z nami współorganizuje te obchody. Szanowni państwo, wydarzenia grudniowe to najboleśniejszy, najtragiczniejszy fakt z życia Wybrzeża. Wspominamy tutaj w Gdańsku
ale przecież strzały padły także w Gdyni i tam zabito też robotników. Zginęli też ludzie z Elbląga, zginęli też ludzie ze Szczecina. To jest oczywiście z jednej strony ogromny szacunek i obowiązek wobec tych, którzy zginęli tutaj w Gdańsku, czy też w Gdyni. Dlatego nic dziwnego, że co roku spotykaliśmy się tutaj pod pomnikiem Trzech Krzyży. Nic dziwnego, że oddawaliśmy tutaj hołd poległym robotnikom. Nic dziwnego, że wspominaliśmy te wydarzenia, w których Polak podniósł rękę, podniósł broń na Polaka, na robotnika i na robotników, którzy dopominali się o swoje najzwyklejsze prawa. Niestety w czasie pandemii nie możemy tego czynić, zwłaszcza w tłumie, bo przecież te wydarzenia łączyły nas we wspólnotę. Historyczne wydarzenia łączą nas we wspólnocie. Przypominają i zakodowują pamięć, ale jednocześnie dają takie poczucie, że jesteśmy razem. Że w tych ważnych dniach wspominamy historię i myślimy też o przyszłości. Dlatego też pamiętamy te dni. Myślę, że młode pokolenie już pewno nie, ale warto im to też przypominać, że jednym z najważniejszych postulatów zgłaszanych podczas strajków sierpniowych była zgoda władzy na powstanie tych krzyży tutaj, właśnie w tym miejscu. I Lech Wałęsa z grupą robotników doprowadził do tego, że w bardzo krótkim czasie, bo 16 grudnia 1980 roku, 10. rocznicę wydarzeń grudniowych, powstał ten piękny pomnik. Sam miałem okazję uczestniczyć w tej wielkiej, wspaniałej uroczystości. Wprawdzie stałem 100 metrów stąd, bo tutaj był nieprzebrany tłum ludzi. Tej ceremonii towarzyszyło premierowe wykonanie Lakrimozy Krzysztofa Pendereckiego, utworu specjalnie zamówionego przez Lecha Wałęsę. I został on wówczas zadedykowany pamięci poległym robotnikom w grudniu 1970 roku. Lakrimoza, to przypomnę, utwór na sopran, chór i orkiestrę symfoniczną. Podczas tegorocznych uroczystości 16 grudnia utwór ten wykona pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego chór kameralny Schola Cantorum Gdanensis z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, czyli orkiestry należącej do samorządu województwa. Partię solową zaśpiewa Iwona Hossa. To taki nasz hołd dla tamtych wydarzeń, hołd dla robotników poległych tutaj w Gdańsku, w Gdyni, w innych częściach Polski. Zwracamy uwagę, zwłaszcza młodemu pokoleniu, które nie zna tamtej historii, którzy to ludzie się urodzili po 1980 roku. Jak bardzo ważne to były dni, które wstrząsnęły światem, które wstrząsnęły Polską. Dziękuję bardzo, pan dyrektor Bazylkerski. O szczegółach 16 grudnia, panie dyrektorze. Dzień dobry, szanowni państwo. Niełatwo dziś pamiętać i upamiętniać. Codziennie każdy z nas zastanawia się nad przyszłością, czyta statystyki covidowe, stawia sobie pytanie, kiedy skończy się pandemia, kiedy będą szczepionki. Ale jak słusznie zauważył pan marszałek i pani prezydent też, nie ma przyszłości bez przeszłości. A jak powiedział to bardzo ładnie jeden z francuskich poetów, najszybsza droga i najkrótsza ku przyszłości prowadzi przez przeszłość. Co miał na myśli? Przeszłość to nasze wartości. To są fundamenty naszej wspólnoty, naszej demokracji. Dlatego w tych trudnych czasach warto upamiętniać i pamiętać. To będą bardzo trudne obchody, w dużej mierze wirtualne. Symboliczny apel 16 grudnia tutaj o godzinie 17, wspominający ofiary, ale wspominający też bohaterów, którzy w 70., 80., 89. poprowadzili Polskę i Europę
do demokracji. Zapraszam na stronę internetową ECS-u. Tam znajdziecie Państwo informacje o naszych wydarzeniach, między innymi 14-15 duża konferencja o wszelkich formach protestów, strajków, zajść ulicznych w PRL-u, nie tylko w grudniu 70 roku. A ja, Szanowni Państwo, skorzystam z okazji i wyrażę apel, nie tylko mój, ale też zespołu ECS-u. To dobrze, że otwarto galerię. To dobrze, że te instytucje, które zapewniają dystans i bardzo wysoki standard higieniczny, są otwierane. I bardzo bym prosił i bardzo apeluję do władz centralnych, aby też ujęły, rozważyły tak duże instytucje jak Europejskie Centrum Solidarności. Mam tutaj na myśli szczególnie wystawę stałą. Nie mam na myśli wydarzeń masowych. Duże muzea, duże galerie artystyczne, które zapewniają wysoki standard higieny, a Europejskie Centrum Solidarności na wystawie stałej zapewnia, są bezpiecznymi miejscami spotkań. Udowodniliśmy też w sierpniu, że potrafimy organizować duże wydarzenia stosunkowo masowe, 12 tysięcy ludzi w sposób bezpieczny. Prosiłbym bardzo, aby instytucje kultury były tą przestrzenią nadal, w której możemy się bezpiecznie spotkać, no i wzmocnić się, wejść wzmocnieni w nowy czas. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Knapiński, przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Pan Henryk poprzednim razem zapowiadał film, który będzie upamiętniał właśnie budowniczych pomnika. Dzień dobry. Chciałbym zreasumować to, co powiedziała pani prezydent w sprawie uroczystości i rysu historycznego dotyczącego grudnia 70 roku. Chciałbym powiedzieć, że wspólnie z firmą Media Contact, której reżyser jest tu znany, zakończyliśmy produkcję filmu o ludziach, którzy zbudowali pomnik. Emisja tego filmu odbędzie się 16 grudnia o godzinie 23:10 w TVP1. Przypuszczam, że też będzie wielokrotnie powtarzana w TVP Historia. Jest to rys historyczny tych, którzy budowali ten pomnik, wielokrotnie narażając się na utratę zarobków, bo robili to za darmo, robili to poza zadaniami obowiązującymi. No, zobaczycie Państwo, film obejrzałem, jest naprawdę co oglądać i nad czym łzę uronić. Poza tym, tak jak pani prezydent wspomniała, montujemy już od wczoraj płyty chodnikowe wykonane z brązu, uświęcające miejsca, w których zostali zabici ludzie w 70 roku. Więc jest zamontowana już płyta przy Urzędzie Miejskim, jest zamontowana płyta na wiadukcie kolejowym, jest zamontowana płyta już przy hotelu kolejowym i w tej chwili skończony jest montaż płyty chodnikowej na ulicy Garncarskiej 29. Przed drugą bramą Stoczni Gdańskiej, gdzie 16 grudnia zginęły dwie osoby, będą płyty montowane kilka dni później, z racji tego, żeby przygotować miejsce do uroczystego odsłonięcia tych płyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo mają pytania, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia. Ja powiem bardzo krótko, zobaczymy, jak prokuratura z tym zawiadomieniem postąpi i wtedy będziemy mogli rozmawiać o szczegółach. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja niemal każdego tygodnia składam różne zawiadomienia do prokuratury i różne są losy tych zawiadomień, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wczorajsza akcja 100 samorządów w całej Polsce, mająca zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację finansową samorządów. To nie jest sytuacja prezydent
Gdańska, prezydenta Sopotu, czy prezydenta Gdyni, Wrocławia, czy burmistrza Krynicy Morskiej, tylko jest sytuacja naszych mieszkańców. W ten symboliczny sposób, wygaszając w takich miejscach, żeby nie powodować żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, chcieliśmy pokazać, jak trudna jest sytuacja finansowa samorządów i być może niebawem będziemy musieli decydować o tym, czy wyłączać światła, czy rezygnować z jakichś zajęć w szkołach, czy w jakiś inny sposób ciąć nasze budżety. Dziękujemy bardzo Państwu za dzisiaj.